Muszą być perfekcjoniści w architekturze i muszą być krajdole w architekturze. Bo projektowanie to nie tylko wymyślanie domków, czy przestrzeni, czy miejsc. To jest w dużej mierze też interakcja, budowanie fajnych współpracujących ze sobą zespołów. Klient coś nam powiedział i my potrafiliśmy na to odpowiedzieć projektowo w ciekawy sposób. I on się tym jara i my się jaramy tym z powrotem i to się rozwija. No to to jest super projektowanie. Ba bardzo trudno jest robić coś ciekawego i coś takiego naprawdę wyjątkowego tylko w oparciu o ten jeden procesor, który mamy w głowie. Wyjście takie z, z tymi ideami i po pozdarzanie się z innymi, to jest, to jest bardzo cenna rzecz. Staram się nie narzucać za każdym razem swoich rozwiązań, ale cieszę się, jeżeli te rozwiązania wychodzą z jakiejś takiej dyskusji grupowej czy też burzy mózgów. Nasza twórczość, nasza praca, nasze projekty są poddawane krytyce i to trzeba umieć znosić. Architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, założyciel autorskiej pracowni projektowej, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Designu LuCreate, pomysłodawca i organizator konferencji kreatywnej Lubelski Wzór. Przed Wami Mateusz Kunkiewicz. Dzień dobry Państwu, witam Cię Mateuszu serdecznie w podcaście. Bardzo jest mi miło, że znalazłeś czas i zgodziłeś się na tę rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mi jest również miło, tym bardziej, że jest to mój pierwszy udział w podcaście. Pięknie. No to skoro tak, to może od razu zacznę ostro. Chociaż nie powinno się na pierwszy raz podobno, ale w sztuce mówi się, że wszystko już było, a w architekturze? No właśnie. I taki nie. No naj, najłatwiejsza odpowiedź. Wydaje mi się, że architektura to jest. Więcej niż, niż sztuka, i wyzwania, i wyzwania e, architektury są z każdym, e, z każdą epoką, z każdym etapem rozwoju cywilizacji nowe. Więc e, jeżeli chodzi o spełnianie potrzeb człowieka, to architektura te podstawowe potrzeby spełnia te same. Natomiast natomiast wyzwania są, e, mam wrażenie, nowe i, i przed tymi wyzwaniami stoi też współczesna architektura. To będziemy o tym też na pewno rozmawiać. Do czego służy architektura i, i jakie ma współczesne cele. A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na, na architekturę w życiu? Byłeś jakimś takim dzieckiem, które z klocków Lego składało pasjami, coś? Czy jak to się Klo stało? Klocki Lego były, tak to prawda, ale sporo w tym przypadku i sporo w tym takich nieprzewidzianych okoliczności. Kilka czynników się na to właśnie, na które złożyło. Ja nie wiedziałem, co to jest architektura za bardzo w liceum, a mniej więcej wtedy właśnie ta decyzja powstała. Moi rodzice zrobili taki dobry do, dosyć ruch i w trzeciej klasie liceum zapytali mnie, co ja chcę robić. Co ja chcę robić i w jakim kierunku się rozwijać. Ja Oczywiście w trzeciej klasie liceum nie miałem zielonego pojęcia, co ja chcę robić. I tutaj pojawia się drugi wątek. Otóż trafił w moje ręce taki informator książkowy o studiach, który został. Skradziony z kiosku przez e, mojego serdecznego przyjaciela z liceum, który, który obecnie jest e, dosyć dobrze sytuowanym biz biznesmenem, ale e, no, w mojej karierze się wsławił w tym, że ukradł z kiosku informator o studiach, e, z którego e, skorzystali wszyscy później w klasie, a była to, klasa bardzo zdolnych osób i kto wie jakie kierunki studiów zostały wybrane z tego, z tego skradzionego informatora w tymże informatorze w trzeciej klasie zobaczyłem taki kierunek jak architektura nie bardzo wiedziałem czym to się je ale powiedziałem rodzicom a to może architektura oczywiście cała rodzina cała rodzina ucieszona że będę architektem trochę w ciemno trochę w ciemno w to poszedłem Potem, dzięki, dzięki dobrym radom, trafiłem do dobrej szkoły rysunku, który przygotowywał mnie no tak, bo do bez, tego. Bez reżaminu. rysunku się nie dostaniesz po tak, prostu. Tak. Trochę, trochę rysowałem, trochę, trochę jeszcze wcześniej się bawiłem tymi, tymi klockami Lego. Rzeczywiście to chyba jest taki, taka zabawka, która się kojarzy z architektami, nie wiem czemu, ale coś, coś w tym jest. Tak, to, byłam, to była moja ulubiona zabawka. No i rzeczywiście w po wieliceum zacząłem jeździć do, do Warszawy na kurs rysunku, gdzie rzeczywiście nie tyle mnie nauczono rysować, to to też, ale nauczono mnie myśleć projektowo i przedstawiać to co, to, co wymyślamy za pomocą rysunku, a to taka podstawa, żeby potem pracować w tym zawodzie. No tak, bo taki rysunek, który jest potrzebny do tego, żeby zdać na architekturę, to nie jest taki po prostu rysunek. Nie wystarczy ładnie rysować, czy tam mieć talent do tego, to trzeba y, odpowiednio podejść, nie? No, akurat ten egzamin, który, w którym ja brałem udział, był to egzamin sprawdzający zarówno umiejętność rysowania takiego wrażeniowego, jak i e, takiego bardziej przestrzennego, takiego, który, taki rysunek, który sprawdzał, czy jesteśmy w stanie bryły przestrzenne jakoś ogarnąć na, na rysunku. Mhm. No dobra, to studia, studia, tak, a potem trafiłeś na parę lat do Stelmacha. Tak, moje pierwsze, moje, pierwsze, moje pierwsze biuro projektowe, w którym pracowałem po studiach, to było biuro Stelmach i Partnerzy, gdzie spod takiego parasola akademickiego trafiłem do zawodu i rzeczywiście to, to było dobre doświadczenie, bo miałem styczność z, od, od razu z dużymi projektami i też tam ciekawe znajomości zawodowe poczyniłem, które później też pomogły mi w dalszym. Rozwoju zawodowym. Dla wielu ludzi to jest takie marzenie nie? dostać się do profesora Stelmacha do takiej pracowni. No na pewno na Lubelszczyźnie e, to była wówczas taka pracownia topowa, teraz też zresztą, tylko już e, bardziej w Warszawie z tego, co wiem działają. My robimy rzeczy mniejsze, robimy rzeczy za miastem bardzo dużo. E, I rzeczywiście ta skala naszych działań jest zdecydowanie mniejsza i. E, no doświadczenie, które, które zdobyłem w tej pracowni, było można powiedzieć, podstawowym doświadczeniem. No zaraz, właśnie, co wyniosłeś teraz po studiach konkretnie? Przede wszystkim wyniosłem to, że, że podobało mi się to, że. Ja chciałem znać cały proces projektowy i zarządzanie i, zarząd, i, i specyfikę zarządzania zespołem projektowym. Dla mnie projektowanie to nie tylko tworzenie przestrzeni, tworzenie brył, tworzenie miejsc, ale przede wszystkim budowanie fajnych, fajnych współpracujących ze sobą zespołów. Mam takie przemyślenie, że ta architektura z jednej strony mówi się, że ona powinna w tej naturze być osadzona i z nią jakoś współgrać, ale to trochę takie sprzeczności, nie? Bo ja jak obserwuję, jak budują ludzie na działce jakiejś, to pierwsza rzecz jaką robią, to wywalają wszystkie drzewa. No nie jest to regułą, jest to oczywiście odwieczna taka taki dylemat, tak? no bo za każdym razem, gdy coś budujemy, gdy coś w tej naturze stawiamy, no to ingerujemy w nią. I wylewanie żelbetu nie jest najbardziej ekologiczną rzeczą na świecie, ale powolutku to się zmienia, tak jak wszystko, tak jak wiele dziedzin przemysłu. Architektura również powoli, ale cierpliwie idzie w kierunku zrównoważonego projektowania, w kierunku zamkniętego obiegu więc nie są to jeszcze jakieś duże ruchy, i to i w, naszym, w naszym otoczeniu jednak ciągle. Popularne będą te podstawowe metody i technologie budowlane, ale już widzimy, że, że gdzieś, gdzieś na horyzoncie ta architektura zrównoważona i związana z zamkniętym obiegiem się powoli przybija, więc za kilkadziesiąt lat może, może rzeczywiście od tego żelbetu odejdziemy. Tak, wrócę jeszcze do tego, bo mi się nasunęło do, do Twojej pracy u profesora Stelmacha. To taka relacja trochę mistrz uczeń była, czy nie bardzo? Jak ty to widzisz? Z Akurat, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o takie mistrzowskie relacje, to, to e, może gdzieś indziej mam tych swoich mistrzów. Aha. Natomiast pierwsze, takie, pierwsze zderzenie z profesjonalną architekturą, z zarządzaniem firmą, z zespołem projektowym, z. Tam mogę powiedzieć, że zdobyłem pierwsze szlify, ale od tamtej pory tych szlifów w moim zawodowym życiu było wiele. Zaraz po tej pracowni, po jakichś dwóch latach, bardzo miałem takie, takie ciśnienie, żeby, żeby robić swoje rzeczy. Wolałem robić rzeczy małe, ale żeby robić je samodzielnie, więc, tak jak wielu młodych projektantów, zacząłem od wnętrz i miałem taki etap bycia freelancerem przez, przez dłuższy czas. I tam też. Poznałem zdecydowanie więcej więcej doświadczeń związanych z życiem zawodowym, no bo projektowanie, bycie architektem, to, to jest w może w jakimś procencie projektowanie, a jest mnóstwo rzeczy związanych z budowaniem marki, zarządzaniem firmą, tworzeniem zespołów. Kontakt z klientem jest bardzo ważny, takie zrozumienie tego, co ci klienci od nas chcą. Więc tego wszystkiego nauczyłem się w, w tej samodzielnej etapie pracy. No a skoro tak mówisz o tych mistrzach, to podziel się, jeśli możesz, dla Ciebie, kto jest takim? No zdecydowanie, tutaj może w Lublinie to nie będzie znana, znana szkoła, ale wspomniana już wcześniej szkoła rysunku Labirynt, która rzeczywiście otwiera oczy od już kilkudziesięciu lat młodym, młodym adeptom projektowania i tam rzeczywiście Piotr Zwierzchowski, który tą szkołę, E, prowadzi e, i pozdrawiam serdecznie, gdyby jakimś cudem to usłyszał. Tak, to był zdecydowanie taki mój pierwszy mistrz, gdzie po prostu wyrwany z, wyrwany z ławki szkolnej w liceum trafiłem do, do grupy kilkudziesięciu rysowników i tam, tam nauczyłem się, tak jak mówię, nie tylko, tak, którą stroną ołówka się rysuje, niemalże, bo to z takiego poziomu startowaliśmy. Ale przede wszystkim jak myśleć projektowo, jak opanowywać stres egzaminacyjny, jak poddawać się krytyce, bo to jest taki dosyć istotny aspekt naszego zawodu, że my całe życie jesteśmy, nasza twórczość, nasza praca, nasze projekty są poddawane krytyce i to trzeba umieć znosić. I młody człowiek, taki, który na studia się wybiera, nie każdy jest odporny na to, a nawet bym powiedział, że większość osób jest na to nieodporna, I, no, i nauczenie się przyjmowania tej krytyki, ale też przekonywania do swoich projektów i, i takiego bronienia swoich pomysłów, to jest, to, to jest coś, czego nauczyłem się, e, nauczyłem się tam, czyli jeszcze dwa lata przed architekturą e, startując, startując z takiego. Naprawdę, ja byłem w, ja w matwizie, i maturę zdawałem z biologii i zdawałem na architekturę, więc, więc w ogóle taki, takich korzeni, korzeni techniczno-artystyczno-architektonicznych nie miałem żadnych, ale dzięki temu, że moja jedna kuzynka wskazała mi właśnie tą szkołę, szkołę Labirynt, tam tam przez dwa lata jeździłem i obyłem się, obyłem się na tyle dobrze w, te, w tym rysowaniu i w tym. Myśleniu projektowym, że dostałem się całkiem nieźle na te studia, na architekturę i urbanistykę na Politechnice Warszawskiej. Mm -hmm. Ja obserwuję taką historię, że no, przychodzi taki młody, zdolny architekt po studiach do jakiejś uznanej pracowni, zostaje w jakiś sposób wybrany, spędza tam jakiś czas, a potem idzie na swoje. No, u mnie było troszkę, czy było tak, tylko w przyspieszonym tempie. Ja byłem bardzo niecierpliwy i ja rzeczywiście wierciłem się strasznie w tej pracowni. I, i być może za bardzo niecierpliwy i być może powinienem troszkę dłużej tam spędzić czasu, ale mnie bardziej korciło, tak jak mówię, mniej chciałem się uczyć praktyki takiej technicznej, architektonicznej. A ja bardziej chciałem wiedzieć, jak się, jak się tworzy projekty zespołowe, jak się zakłada pracownie, jak, jak, się, jak się wycenia projekty. Tak naprawdę, tak naprawdę chyba ta część, część menadżerska mnie jakoś ciągnęła poza, tą, po, poza tym tworzeniem architektury. I tak jak mówię, no, ten etap freelancerski to była no, twarda szkoła. E, utrzymanie płynności finansowej, płacenie podatków, e, jakieś dotacje i... No to było, to też tego trzeba się było nauczyć. Później takim przełomowym momentem było założenie pierwszego zespołu projektowego z moim bratem młodszym, Borysem, pozdrawiam również, z którym stworzyliśmy pierwszą pracownię projektową we dwóch i byliśmy pierwszym zespołem projektowym. Bardzo to było fajne doświadczenie, gdzie z tego etapu fil freelancerskiego zaczę zaczęliśmy się uczyć pracować razem. No i to był pierwszy dwuosobowy e, zespół biura Kunkiewicz Architekci. I przez parę lat razem projektowaliśmy. Teraz Borys poszedł w produkcję medialną, w produkcję muzyczną, czyli ciągle projektuje, ale ty znalazł sobie, znalazł sobie swoją bardzo ciekawą niszę. Ale tak, to był, to był pierwszy byliśmy pierwszym zespołem biura Kunkiewicz-Architekci. No tak, ale skoro masz już biuro, to ty też się chyba trochę znalazłeś po tej drugiej stronie równania, że przychodzą do ciebie ludzie. I też się czasem żegnają, czy nie? Czy, tak, czy po jest... prostu już masz u siebie tak super, że nikt nie chce iść na swoje? Nie, nie. jakby rotacja, rotacja w, 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 tym, w, w tym biznesie w, pracowników, współpracowników jest czymś naturalnym. No i oczywiście na samym początku bardziej jakoś to przeżywałem wszystko. I, Zdradzi? I... Nie, nie, broń <laughs> Boże, nigdy. Ja do, do, tej, pory, do tej pory mam hmm. kontakt z praktycznie wszystkimi współpracownikami, z którymi, z którymi mieliśmy. Okazję działać. Na początku. Pierwsze myśli były takie, że rzeczywiście, że to będzie taki zespół już na zawsze, ale bardzo szybko się zorientowałem, że ludzie potrzebują zmiany i ten etap, który mamy razem jest, jest jakiś tam ograniczony. Tak samo jak ja pracowałem w biurze przez jakiś czas i czułem potrzebę, czułem parcie, żeby pójść dalej. Tak każdy młody projektant taką potrzebę ma i nie ma, nie ma co, na, co na siłę tutaj nikogo trzymać. Co ciekawe, po, po latach wracamy do współpracy. Teraz zdarza się, że mamy jakieś tematy, które są gdzieś realizowane dalej od Dublina. Okazuje się, że, że współpracownicy, projektanci bardzo, bardzo fajni, z którymi mieliśmy okazję działać lata temu. Odnawiamy kontakty i realizujemy teraz, realizujemy teraz projekty na przykład w Tychach. I tu znowu kolejne pozdrowienia. Będę to robił często Koncert dla, no dla tak. Karola, z którym, którym pracownie budowaliśmy lata temu, a teraz, a teraz działamy zdalnie, pracujemy nad, nad projektami na obszarze całej Polski w zasadzie. Mhm. No właśnie, to jest bardzo ciekawe co mówisz, bo to się przewija, ten, to budowanie zespołu jako taki ważny element tego wszystkiego, co ty robisz. No i powiedz mi, taki architekt, który dopiero skończył studia i, i co, co, jaki to ma być człowiek, żeby przyszedł do ciebie i mógł pracować u ciebie w y, pracowni? Kogo ty szukasz? Na co patrzysz? Kurczę, no mi się wydaje, że ja podchodzę bardzo intuicyjnie do tego i na, na pewno docenia się to, że ktoś chce, że ktoś wychodzi przed szereg, że ktoś, że ktoś się odzywa. Ten pierwszy kontakt i rozmowa o projektowaniu bardzo, bardzo dużo zawsze, zawsze daje. Przez, wie, przez długi czas było tak, że myśmy organizowali praktyki e, i staże e, tutaj w, w LuCreate, co sprawiało, że przez nasze, naszą pracownię przewijało się dosyć dużo, e, dosyć dużo ciekawych e, osób e, i część z nich po prostu zostawała, e, zostawała na, na, na dłużej. Dużo daje to, że tutaj e, oprócz, oprócz tej działalności w tym moim autorskim biurze działamy jako jako fundacja Lucreate to sprawia, że jesteśmy takim dosyć ciekawym środowiskiem kreatywnym i ci ludzie się zawsze tutaj przewijają przez nasze wydarzenia, przez, przez naszą naszą pracownię. To, to budowanie spo, społeczności sprawia, że ta rekrutacja nie wygląda tak tak sztywno, tak? Ci ludzie gdzieś po prostu Pojawiają znają się i, i dzięki, temu, dzięki temu mamy szczęście do tego, że możemy współpracować z naprawdę zdolnymi, młodymi projektantami. Możemy się od nich uczyć, oni mogą się od nas uczyć i jest to taka dosyć, dosyć ciekawa wymiana, bo zarówno starsi doświadczeni architekci mają do przekazania, oczywiście, wiedzę i doświadczenie młodszym, ale ta świeża krew i to świeże spojrzenie jest też bardzo cenne dla, dla, dla starszych architektów i projektantów. To właśnie bardzo ciekawe, że na to zwracasz uwagę, bo, bo nie każdy z takich doświadczonych lubi o tym mówić, że sam się też czegoś uczy jeszcze od tych no to... świeżaków, powiedzmy. Tak, tak. No, na pewno cenne jest w pracy zespołowej to, żeby. Żeby troszkę dać, dać miejsce, dać dystans, dać przestrzeń innym, innym ludziom, innym projektantom, z innym doświadczeniem, z innym podejściem. Zawody projektowe, tak jak właśnie architekt, są w większości przypadków zawodami indywidualistów. I niestety tak się też nas kształci na studiach jako indywidualistów i nauczenie się odpuszczenia i wpuszczenia do zespołu innych ludzi, znalezienie sobie miejsca w zespole, jest naprawdę chyba najcenniejszą rzeczą, rzeczą, którą się można nauczyć w życiu zawodowym. Nam się na początku kariery zawodowej wydaje, że wszystko wiemy najlepiej i że mamy, i że, że mamy rację i potrafimy wszystko za, zaprojektować. I taka, taka pewność siebie jest z jednej strony dobra, ale z drugiej strony jest zgubna, no bo, bo nic wielkiego, nic, nic takiego imponującego nie zostało zrobione, zaprojektowane w pojedynkę. Wszystkie takie imponujące jakieś czy, 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 czy budynki, czy projekty, czy inicjatywy, to jest zawsze praca zespołowa i budowanie tych zespołów to jest, to jest kluczowa sprawa. Gdybym miał komuś taką jedną radę dać, jedną, jedną jakąś taką złotą myśl, to jest taka, żeby nauczyć się tworzyć, budować i pracować w, w różnorodnych zespołach, no bo wtedy można naprawdę góry przenosić. A nam się, nam się na samym początku wydaje, że, 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 że my wszystko sami musimy zrobić. Jak ja studiowałem, to też ten indywidualizm był bardziej podkreślany, a projektów takich zespołowych na studiach było niewiele, więc my się wychodziliśmy, wychodziliśmy jako absolwenci tych uczelni, jako, jako, jako indywidualiści. A fajne się, że, fajne się rzeczy zaczynają dziać, kiedy, kiedy zaczynamy działać zespołowo. Jak twój zespół zabiera się za robotę? Jak się zaczyna projekt? No powiedzmy, przychodzi klient i co? No Jak już, jak już, klient, jak już klient jest, to, no to, no to, to już to już jakby e, jest kilka kroków w przód, no bo najpierw, najpierw tego klienta trzeba przekonać do, do tego, żeby z nami pracował. I tu też przez długi czas e, wydaje mi się, że uczyłem się tego, żeby Troszkę bardziej słuchać potrzeb klienta, a troszkę mniej, a troszkę mniej jakby Sprzedawa domyślać się. Nawet nie dochodzi, bo jest taka właśnie przypadłość, jak mi się wydaje, wielu wielu twórców, że my tak chcemy już od razu dać rozwiązanie, że my od razu już chcemy, już wiemy o, o to ci chodzi, ale czasami trzeba po prostu chwilę poczekać i. I dojść do tego, i nie wyrywać się przed, przed, przed szereg, więc takie słuchanie słuchanie tych klientów to, 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 też, to też ważna sprawa. Więc istotny jest ten moment, kiedy klienci, kiedy mamy pierwsze spotkanie, pierwszą rozmowę z klientami, kiedy jeszcze nie są naszymi klientami, jeszcze przed podpisaniem umowy, ale się już poznajemy. I wtedy to jest bardzo ważne ta chemia, która powstaje, i to, czy my nadajemy na tym samym poziomie. No, i tutaj no my coraz częściej już nadajemy, tak? No, bo to doświadczenie, to doświadczenie pozwala nam szybciej zrozumieć e, e, tych klientów i ta komunikacja z nimi jest dla nas e, kluczowa. A dalej, już jak, jak, jak pracujemy, no, staramy się, staramy się usprawniać praktycznie rok do roku. Nasz, nasze, nasz sposób pracy jest troszkę inny. Nie pamiętam, żebyśmy. żebyśmy Powtórzyli, powtórzyli rok do roku dokładnie to, 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 to samo, to samo, ten sam sposób projektowania. Teraz, jakby takim chyba optymalnym, optymalnym sposobem jest to, że mamy, mamy zespołowe przeglądy projektów, także nawet jeżeli jeżeli ktoś który z projektantów nie bierze udziału w jakimś projekcie, ale staramy się, żeby był taki moment raz w tygodniu, kiedy sobie robimy takie, taką, taką odprawę, taką, taką rozmowę, żeby wszyscy mniej więcej wiedzieli, co się dzieje, co się dzieje w biurze. Oprócz tego mamy, mamy stałe przeglądy projektów, e, takie już merytoryczne projektowe, ale staram się, żeby, żeby od samego początku takie poczucie indywidualności też zostawić projektantom. To też jest ważne. Staram się nie narzucać za każdym razem swoich rozwiązań, ale cieszę się, jeżeli te rozwiązania wychodzą z jakiejś takiej dyskusji grupowej, czy też burzy mózgów. I to jest super, że, że te, te najfajniejsze projekty powstają tak, że my sobie w grupie gadamy, i znowu ta wartość tej pracy zespołowej się pojawia, że powstają jakieś takie fajne. fajne mm, Momenty, fajne pomysły i koncepcyjny etap projektu jest, jest ciekawszy. A później, a później staramy się, żeby każdy indywidualnie zajmował się albo swoim projektem, albo częścią projektu zespołowego i, i regularnie robimy sobie przeglądy wewnętrzne, takie, takie, takie korekty tych projektów. Oraz regularnie staramy się spotykać z, z klientami. Teraz to jest dużo prostsze. Tutaj, tak jak w wielu branżach, pandemia jakby nie była straszna, jednak nauczyła nas pracy zdalnej. I tu okazało się, że, że jest to, to dużym ułatwieniem i pozwala nam na pracę z klientami, spotykanie się z klientami częściej, co, co ma pozytywny wpływ zarówno na, na naszą pracę, jak i na zadowolenie tych klientów, bo oni mają większy wgląd w to, co my robimy. No dobrze, indywidualizm, bo to jest tak jakby jasne, bo wydaje się, że ta kreatywność i indywidualizm to jest bardzo powiązane, nie? Ale jednak zespół to zespół, tak jak mówisz i powiedz mi, ktoś musi być jakimś liderem, nie? Tak, pewnie tak. Nie wiem, bo to jest tak, że ja chyba się cały czas tego uczę i robię to, robię to w miarę naturalnie. Gdzieś takie... Te najważniejsze zasady sobie gdzieś przyswoiłem czy utarłem, że jakby praca w zespole jest przy tym ciekawsza, bardziej efektywna i w ogóle lepsza. To jest jedna rzecz i ta siła synergii magiczna, którą często powtarzamy, rzeczywiście w, pracach, w pracy zespołowej 2 plus 2 często. Daje więcej niż cztery. A druga rzecz to dobrze, jeżeli zespoły są różnorodne. Jeżeli mamy trzech takich samych architektów, z takim samym podejściem, z takimi samymi predyspozycjami, to to nie będzie ciekawe. Ale jeżeli będzie jeden bardziej artystycznie uzdolniony, drugi bardziej technicznie, trzeci bardziej, nie wiem, e... trzeci w ogóle nie będzie architektem, tylko będzie, nie wiem, projektantem grafiki czy artystą, a czwarty będzie znał się na na architekturze krajobrazu, to takie zespoły i takie, taki miks punktów widzenia nagle sprawia, że, że te projekty są lepsze, że my się od siebie uczymy, ta wiedza przepływa bardzo fajnie między, między poszczególnymi projektantami i rzeczywiście wtedy te, wtedy te wyzwania projektowe mogą być dużo, dużo większe. I to chyba mnie najbardziej kręci, czyli, czyli budowanie tych grupek i ta podstawowa grupka. Podstawowy zespół na naszej pracowni ona, ona jest niewielka, a jakby to jest, to jest zawsze kilka osób, ale jesteśmy też, też częścią większej grupki, czyli tego naszego kolektywu kre, kreatywnego skupionego wokół Look Create i to już jest naprawdę duża, du, duża, duża grupa ludzi, bo współpracujemy z innymi architektami, współpracujemy z grafikami, z artystami i nagle się okazuje, że ten nasz kilkuosobowy zespół potrafi się Rozrosnąć na, na potrzeby jakichś projektów, projektów do naprawdę pokaźnych rozmiarów, I jesteśmy w stanie dzięki temu konkurować, konkurować na rynku z dużymi pracowniami, jednocześnie zachowując indywidualny charakter każdej, każdego z, z tych poszczególnych członków tego naszego kolektywu. I, i to, jest, to jest, wydaje mi się, ciekawe. Czyli. No, ale jak masz takich indywidualistów w zespole, to też rośnie ryzyko konfliktu. To trzeba nad tym też jakoś umieć zarządzić. Nie? Tym, taką... nie, nie wiem, chyba bardzo. Nie pamiętam konfliktów. Chyba konflikty to nie jest to, co, 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 co my chcemy robić, i raczej od początku gadamy. I mo mogą, być, mogą, być mogą być jakieś, mogą być jakieś. Jakieś takie sytuacje, kiedy rzeczywiście e, inaczej myśleliśmy o, 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 pewnych, o pewnych sprawach, o, 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 o pracy razem, ale konfliktu, jakiegoś takiego, może przegapię jakiś, ale nie, raczej, nie, raczej nie, nie było i jakby wchodzenie w konflikty nie jest tego warte po prostu. No. I, 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 I oczywiście, ce, jakby tu jest tak, że jeżeli postawimy sobie, postawimy sobie. Tylko wartość, że nie chcemy konfliktów, że, że chcemy mieć dobrą higienę współpracy, no to musimy troszeczkę z, te, z tego indywidualizmu zejść. I tutaj każdy to chyba rozumie i każdy to wie, że, że przepychanie swojej idei na siłę nie jest metodą. I chyba to bardzo szybko, bardzo szybko się wyjaśnia, że szanujemy swoje opinie nawzajem i nawet w momencie, kiedy z kimś się nie zgadzamy, no to jak z tyłu głowy będziemy mieć, będziemy mieć coś takiego, że. Okej, okay, większą wartością jest to, żebyśmy się dogadali, żebyśmy wypracowali coś razem, niż przepchnięcie mojego pomysłu. No to wtedy, wtedy to samo się dzieje, tak? No, tutaj unikamy takich rzeczy jak stres, unikamy takich rzeczy jak siedzenie, siedzenie po godzinach. Oczywiście to się zdarza, ale to do zasady wierzymy w to, że jak się dobrze zorganizujemy, jeżeli będziemy, będziemy współpracować, to będziemy na tyle sprawni, na tyle będziemy to dobrze robić, że nie będzie konieczne właśnie jakieś takie nieprzyjemne siedzenie, siedzenie po nocach, czy też, czy też stresujące sytuacje. No, ja chyba, ja, ja się nie, nie chyba nikt się nie, nie odnajduje w stresujących sytuacjach, ja tego bardzo nie lubię, więc, więc staramy, się, żeby, staramy się, żeby to już przychodziło gładko, a jeżeli dochodzi do takich sytuacji, gdzie, gdzie się pojawiają jakieś trochę wyższe emocje, to przegadujemy to wszystko i bardzo szybko wracamy do, do tej równowagi. No to brzmi jak naprawdę świetne miejsce do pracowania, także jak ktoś chce Bo to jest bardzo świetne dobrym, miejsce do pracowania. Dobrze pracować, to niech się postara. Dobrze, ale powiedz mi, tym wszystkim indywidualizm i tak dalej, i tak dalej, a styl pracowni, bo każda pracownia jednak hmm, chyba stawia sobie taką ambicję, żeby wypracować swój styl, nie? No tutaj jest coś takiego rzeczywiście, że tak się służyło, że jeżeli chodzi o architekturę. To w dużej mierze jakby staliśmy stają się takim architektem wiejskim, jak się, jak się śmieję z tego, że, że bardzo, bardzo często zwracają się do nas klienci, ludzie, którzy lubują się w takim stylu domów podmiejskich, w stylu właśnie stod, stodół, czy nowoczesnych stodół, czy takich prostych domów. No i jeżeli chodzi o architekturę taką mieszkalną, no to, to trzeba przyznać, że chyba najwięcej takich robimy rzeczy, ale nie tylko bo teraz zajmujemy się wnętrzami, które projektujemy dla, dla firm. Zajmujemy się wnętrzami, które projektujemy dla branży medycznej. Zajmujemy się wnętrzami, które projektujemy dla branży choreka, czyli hoteli i restauracji. I to jest już troszkę, troszkę inna historia, więc tak naprawdę ciężko nas chyba do jednego stylu wrzucić, ale gdybyśmy ten wspólny mianownik mieli, mieli znaleźć, to na pewno, Wielu by powiedziało, że jest u nas dużo, dużo cegły, szkła betonu, to wszystko umoczone w, w zieleni z fajnym widokiem bądź też krajobrazem. To pewnie tak można by uogólnić to, ale nie tylko. Jak przejrzy się projekty na naszej stronie, to tam... Są przeróżne, przeróżne kierunki stylistyczne. No, piszecie o sobie, że wierzymy, że najlepsze koncepcje powstają gdzieś na styku swobodnej kreatywności i realnych rozwiązań. A to tak, tak. No tutaj to taki, taki jest dobry haczyk, dobry argument dla inwestorów, że my stąpamy po ziemi, że mamy te nasze. Kreacje i, i, i koncepty dosyć dobrze rozwinięte, ale zależy nam na tym, żeby klienci to zrealizowali, co wymyślimy. I w mojej ocenie to też jest zaleta doświadczonych, dobrych projektantów, którzy są w stanie na początku nie tylko wybadać potrzeby i wizję klienta, ale także na tyle się wpasować w możliwości budżetowe, czy w harmonogram, czy w takie, czy takie rzeczy, które projekt nam trochę podkopują, w taki sposób, żeby, żeby to, co zostało wymyślone, zostało zrealizowane. I my bardzo, częst, bardzo często robimy tak, że na początku gdzieś poruszamy kwestie właśnie budżetowe, finansowe, harmonogram. Chcemy, żebyśmy wszyscy, zarówno my, jak i klienci, wiedzieli, co jest do zrobienia, i z czym się ten projekt będzie wiązał i jakiej skali będzie ta inwestycja, żeby klient wiedział, spodziewał się w trakcie projektowania, o czym mówimy. Bo wymyślać i projektować jest bardzo łatwo i bardzo bardzo szybko można napompować, napompować budżet projektu paroma ruchami czy kliknięciami myszki. Mam wrażenie, że już po tych kilku latach wiemy, gdzie są, gdzie są te neuralgiczne miejsca. I, i, i staramy się tak pracować, żeby klienci na bieżąco byli, byli zapoznani z tym, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o, o, o budżet. Mówi się, to trochę tego dotknęliśmy, o odpowiedzialności. Mówi się, że kreatywność jest też trochę odpowiedzialnością za tworzenie lepszego świata nie? w architekturze. To szczególnie chyba istotne jest, nie? bo, bo to, co stworzycie wy, to później jest latami całymi. No właśnie, teraz jest dosyć trudny czas dla zawodów projektowych, ponieważ rzeczywiście żyjemy w takim, w takim świecie, gdzie bardzo dużo się konsumuje, bardzo dużo się produkuje, bardzo dużo się buduje. I nie ma co ukrywać, architektura jest, duża architektura w większości przypadków nie jest ekologiczna i wiąże się z, z, z pogorszeniem jakby Dobrostan. Tak, znaczy, no to jest trudne, no bo z jednej strony, wszyscy chcemy mieć dom, wszyscy chcemy mieć mieszkanie, wszyscy chcemy mieć swoją przestrzeń i to jest silna potrzeba. Z drugiej strony, wszyscy kochamy las, wszyscy kochamy krajobrazy i widok na jezioro i tak dalej. Więc jak zaczynamy budować te domy w tych krajobrazach, to bardzo łatwo jest zachwiać tą równowagę. Ja dlatego też, ja dlatego też lubię sobie obracać się w takiej, jeżeli chodzi o architekturę, w takiej skali zabudowy wiejskiej czy zagrodowej, gdzieś gdzie, gdzieś, gdzie w mojej ocenie ta, 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 te proporcje architektury do krajobrazu są zdrowe i taka nieza duża wioska jest, jest czymś w mojej głowie, co, co, co jest taką. Optymalną formą ingerencji architektury w krajobraz, dlatego też, dlatego też e, tak dobrze się gdzieś czuję w tym, e, w tym projektowaniu. I nie mam, tak, mam wyrzutów sumienia, że, że, że robimy duże betonowe rzeczy. No, nie projektujemy dużej mieszkaniówki, nie współpracujemy z tego typu deweloperami, którzy tą jakość tej przestrzeni i architektury. Zaniżają, nie mamy na sumieniu jakichś mocnych zabetonowań, więc ja, ja, ja śpię spokojnie. Chociaż nie wiem, co bym zrobił, gdybym dostał zapytanie o zlecenie, zapytanie o projekt Wielkiego Osiedla, bo to łatwo się mówi, kiedy, kiedy rzeczywiście takie zapytanie na stole nie leży. No ale póki co, gdzieś, gdzieś jeżeli chodzi o architekturę, trzymamy się tej skali wiejskiej. Idziemy w kierunku, też mi się wydaje, że to, jest, że to jest fajny kierunek, jeżeli chodzi o architekturę, żeby troszkę odejść od tego betonu, może właśnie w stronę drewna pójść i w stronę, w stronę odnawialnych różnego rodzaj, rodzaju surowców. Chyba tędy byśmy chcieli pójść, jeżeli chodzi o, o projektowanie. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest to na dzień dzisiejszy raczej symboliczny gest, i sporo jeszcze, że betonu się wyleje. U, u, się, się wyleje. No ale jeżeli będziemy o tym myśleć, no to może kolejne następne, bądź też następne architektów gdzieś, gdzieś tą zmianę sprawi. No już, już widzimy, że jest, że jest trend w, w projektowaniu, budowaniu, sprzedawaniu małych, modułowych domków, które mają dużo mniejszy, mniejszy wpływ na, na ten krajobraz i, i nie zostają, na, nie zostają na, na zawsze. W naszej świadomości, mam tu na myśli świadomość Polaków, jednak ciągle mamy z tyłu głowy to, że to musi być cegły zbudowane na, na pokolenia. A twoim zdaniem, jak patrzysz na kondycję powiedzmy człowieka dzisiaj, to jakiej architektury potrzebuje według ciebie człowiek dzisiaj? Tutaj znowu, znowu do tej wioski wrócę. Tutaj to kiedyś jeszcze mój tato mi powiedział, jak byłem młodym, młodym dzieciakiem, takie ciekawe zdanie, które przykleiło się do mnie na, na całe życie, że ewolucja społeczna człowieka zatrzymała się na etapie wioski. Czyli taka społeczność około 150 osób, jakiś tam nie za dużo, nie za duży teren, sporo tej zieleni, i wszystko, co, co, co ponad te 150 osób, ponad tą wioskę, to już jest takie nie do końca dla nas naturalne. I coś w tym jest, że, że, że to taka grupa, że grupa właśnie o, o tej liczebności i, i, i ta skala architektury, to nam daje przyjemność. I nagle się robi, mimo, te, mimo tego, że ciągnie nas do, do dużych miast i jest ta migracja z tych wiosek do, do aglomeracji, ale my tam nie jesteśmy szczęśliwi. Ale w drugą stronę też przebiega. No i, te, no i właśnie, to jest, to jest ciekawe, że, że, my, że, my, że my uciekamy z, z wiosek do dużych miast, tam się męczymy tymi dużymi miastami i wracamy. I być może to jest taki, być może trzeba ten ruch wykonać, ale gdzieś tam finalnie wydaje mi się, że nie jest receptą na szczęście zbudowanie domu i postawienie go w szczerym polu i mieszkanie tam jakby jedną rodziną, to, to, to nie jest to. Wydaje mi się, że dużo dużo cenniejsze jest, żeby, żeby, żeby ten dom stał właśnie w otoczeniu, w otoczeniu innych i żeby tworzył tego, to, tą wioskę. I w mojej ocenie taka wioska 2.0 to byłoby optymalna, optymalna forma architektury, czyli, czyli jest to jakaś grupa ludzi, nie jest to miasto, ale to też, to też nie są domy obok siebie Oddzielone płotem, tylko to jest taka, 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 taka forma wioski, gdzie są części wspólne, gdzie są, gdzie są jakieś gdzie jest jakaś społeczność, to jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że przy takim przy takiej pracy w momencie, gdy, gdy praca zdalna stała się bardzo popularna i dostępna i powszechna, no to może to sprawi, że nie będziemy musieli w miastach mieszkać. Chociaż to też raczej utopijna wizja, ale Wydaje mi się, że mogłoby to być dobrym rozwiązaniem, gdybyśmy się rozproszyli troszeczkę i, 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 i z tych wielkich aglomeracji przenieśli w, w, nieco, w nieco mniejsze właśnie wioski. No tak, to bardzo przyjemna wizja. To wypada sobie życzyć, tylko żebyśmy tak żyli, bo to faktycznie coś w tym jest, że takie małe społeczności, takie niemalże plemiona, nie? Tak, tak, <grych> coś, coś jest na, na, na tej rzeczy. Do pracy Twojej wracając. Branża architektury to chyba takie stawianie sobie coraz większych wymagań, nie? To z perfekcjonizmem chyba trochę się wiąże, nie? No, musisz w pewnym sensie być perfekcyjny, jeśli chodzi o, o, o to, I tak, co i nie. robisz. Znowu uwielbiam to i taki nie, bo y, muszą, być, y, muszą być perfekcjoniści w architekturze i muszą być krajzole w architekturze. I znowu, ciężko jest być jedną osobą i krajzolem i perfekcjonistą. Natomiast zespół, y, gdzie będą i tacy, i tacy ludzie, jest już łatwiej zrobić. I teraz. Uważam, że cenne jest czasem, czasem zrobienie czegoś bardziej odważnego, czy, czy bardziej kierować się w projektowaniu emocjami, ale pod warunkiem, że mamy gdzieś na pokładzie kogoś, kto będzie nam równoważył tę naszą odwagę. I takie, I takie żeglowanie projektowe, raz trochę odważniej, ale trochę spokojniej, to jest, jest, jest moim zdaniem super. Lecenie tylko jakby na fantazji i jakby na emocjach, tłumacz dla mnie. Takie no w sty... końcu to musi ustać, nie? No, z, tak, z drugiej strony, czysto takie tabelkowe projektowanie, nuda. A ja najbardziej lubię, ja najbardziej lubię, kiedy, kiedy te zespoły są różnorodne i one się tam równoważą. I to też oprócz, oprócz tego, że super jest być częścią różnorodnego zespołu, to też świetnie jest, jeżeli różne osobowości mają, mają dla siebie miejsce, i to. to I wtedy, wtedy jest po prostu ciekawie. I, i, i te wyzwania są. W kategorii robimy coś jakby super, coś nowego, a nie w kategorii, że mamy jakąś do przeskoczenia, do ominięcia jakąś przeszkodę niewyobrażalną. Więc znowu, jakby wracamy, tu będziemy się kręcić wokół tak. tych zespołów, wokół mm -hmm. tych wiosek, wokół. No to, to, to chyba. Ten, ten, te tematy będą cały czas w ogóle tej, tej naszej twórczości się tutaj przewijać. Powiedziałeś o wyzwaniach, i tak nasunęło mi się coś takiego, że jak jest jakieś wyzwanie, jakiś cel, który sobie stawiamy, nie, i to dochodzimy, realizujemy to. I z czasem na przykład to się staje ograniczeniem. Nie? Obserwujesz coś takiego? Nie, ta że... granica się zawsze przesuwa. Tutaj nie obserwuję takiego momentu, że dochodzimy do, dochodzimy do ściany. Tak? Mi się kiedyś wydawało, że ja będę projektował tylko wnętrza. Bo jakby nie czułem się na tyle pewny siebie, i chciałem, ale chciałem, żeby to były moje własne rzeczy, no to wnętrze. Ileś lat to robiłem, no to potem sobie myślałem, no przecież kurczę, ja jestem architektem, ja chcę robić domy. I zaczęliśmy te domy robić. Potem się okazało, że to jest proste i zaczęło mnie kręcić właśnie bardziej zespołowe historie. Obecnie tutaj też dzięki, dzięki coworkingowi tutaj i temu kolektywowi Lucreate razem z, z Krzyszkiem Jaraszkiewiczem, drugim architektem, założyliśmy, założyliśmy kolejne takie studio, gdzie robimy większą architekturę. Mi się wydawało, że nie będę większej architektury robił, no ale okazuje się, że, że, że robimy jakieś tam większe rzeczy. Zaczęliśmy też interesować się nie tyle budynkami, co, co też przestrzenią miejską. Tak? I tutaj powstał na przykład projekt Wonerfu na ulicy Krótkiej, czy też czy, czy taki projekt przestrzeni miejskiej. Tak? Nie myślałem, że to, będę, że to będę robił, ale temat się pojawił, zaczęliśmy o tym gadać chcemy to robić, więc tak naprawdę cały czas gdzieś, gdzieś się przesuwa ta granica i dzięki temu, że żaden z projektantów nie jest sam w tym wszystkim, no to, to przesuwanie granicy jest ciekawe. Gdybym był jednoosobowym projektantem to wszystko byłoby na mojej głowie, to pewnie bym tak ochoczo nie patrzył na, na, na te kolejne przesunięcia tych granic, ale przez to, że to jest że to jest rzeczywiście cały czas coś nowego i nowa, nowe wersje tych, tych naszych zespołów, no to Patrzę na to optymistycznie. Mm -hmm. Przywołałeś to Lucreate, i to się pojawia w naszej rozmowie często już. Opowiedz o tym, co to jest dokładnie, żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć. No właśnie to jest trudne do opowiedzenia, może teraz już trochę prostsze, ale, ale, ale zawsze jest ten kłopot. Bo formalnie Look Create jest to fundacja, czyli NGOs, fundacja rozwoju designu. I był to taki koncept, który. A w tym roku obchodzimy dziesięciolecie w ogóle. E, I te 10 lat temu. Będzie impreza. No, chyba tak, chyba będzie. E, więc. E, więc się. Tak. Myślę, że na, na jesieni będziemy będziemy chcieli coś zrobić. Więc te 10 lat temu e, była taka sytuacja, że. Mm, Zacząłem się rozglądać po Lublinie i jakby zorientowałem się, że tu nie ma, nie ma środowiska kreatywnego. Ja studiowałem w Warszawie, w którymś momencie przeprowadziłem się do Lublina. W Lublinie ta architektura, jak ja zaczynałem studia, to jeszcze jej nie było. Jak się tutaj po studiach wróciłem i po paru latach po, po studiach to już, to już działała, ale nie było środowiska. I. W którymś momencie, momencie na oglądałem się wykładów TEDx, strasznie zatroszczyłem tym ludziom, że oni w ogóle mają taką, taką, taką aktywność i, i tak, tak, taką, tak, taką chęć w ogóle działania. Podobno ja... wraca do Lublina w tym tak, roku. Tak, tak. Więc, więc ja byłem w takiej sytuacji, że czułem taki niedosyt tej społeczności kreatywnej, i byłem nakręcony tymi TEDxami i napatrzyłem się na ludzi, którzy coś chcą. Robić. Czyli, misję poczułeś taką. Tych, trochę tak. I też trafiłem na kolejną osobę. Tu kolejne pozdrowienia dla Piotra Wojciechowskiego, organizatora TEDxa wówczas lubelskiego. I też trafiłem przez niego na, 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 kilka, na kilka osób, które, które działały wówczas. Więc z tego wszystkiego powstała fundacja. W skrócie było to tak, że. Z, spotkaliśmy się z, z projektantem wzornictwa Patrykiem Guździem na targach w Mediolanie przez przypadek i zaczęliśmy o tym gadać, tak jak, jak wygląda Lublin, jak wygląda środowisko kreatywne właściwie, jak nie wygląda środowisko kreatywne w Lublinie. I zaczęliśmy sobie myśleć, że super by było, żeby taki wspólny parasol nad, nad lubelskimi projektantami powstał i zaczęliśmy myśleć, co by to miało być. Ja byłem nakręcony tymi wykładami z TEDxa. Patryk miał za sobą doświadczenia w promocji swojej, swojej działalności na targach i wiedział, jak trudno to jest w pojedynkę zrobić. No i zaczęliśmy działać, robić różnego rodzaju eventy, które miały na celu sprawdzić, kto w ogóle w Lublinie projektuje, co to, co, co to są za ludzie, ile, ile ich jest i czy w ogóle jest o czym mówić. Okazało się, że jest trochę tych ludzi. No i z, z tych naszych działań powstał lubelski wzór, czyli konferencja kreatywna, mająca na celu łączyć lubelskich projektantów z przedsiębiorcami. Chcieliśmy jakby nakręcić, nakręcić rynek w taki sposób, żeby stąd ludzie nie wyjeżdżali, mam na myśli projektantów, a żeby też przedsiębiorcy tutaj regionalni, oni też poczuli wartość w, we współpracy z, z branżą kreatywną. Więc przez pięć lat robiliśmy takie, takie wydarzenia, robiliśmy też wyjazdy dla projektantów, organizowaliśmy wystawy. Finalnie, finalnie powstało to miejsce, czyli pracownia otwarta Look Create, gdzie mamy strefę coworkingową, w której, w której widzimy się na co dzień i, i z tych wszystkich naszych działań, Różni projektanci, twórcy i artyści się do nas doczepili, między innymi Michał Cwiek, który też tutaj współtworzy z nami fundację, który dał tutaj naprawdę dużo dużo, dużo energii, dużo, dużo dużo świeżości parę lat temu. No, i teraz jest to miejsce, gdzie, gdzie na co dzień pracujemy, gdzie organizujemy wystawy. Wrócimy chyba z wydarzeniem, bo mieliśmy przerwę. Mówisz o wzorze, tak. Tak, tak, o tym, o, o, o tym, o no tym tak, bo tak, to zniknęło a szkoda, zniknęło. bo to była naprawdę z rozmachem impreza. Tak, bo bardzo, bardzo, bardzo lubiliśmy, bardzo lubiliśmy się w nią wkręcać i naprawdę było to działające, działające wydarzenie. Tam naprawdę się przecinali ludzie ciekawi, i było to jedyne wydarzenie takie branżowe e, lubelskie i ono nabierało całkiem ciekawie rozmachu. Aż przyszła pandemia, i później to już to pandemiczne rozbicie sprawiło, że ciężko nam się było pozbierać, ale chyba się pozbieraliśmy. I, w, i jeszcze nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, ale, ale myślę, że myślę, że wrócimy z wydarzeniem organizowanym przez fundację. Tak, bo tutaj to jest co? Design, moda, architektura, wystawy. To naprawdę jest niesamowite miejsce. Powiedz w ogóle gdzie to jest, bo żebyśmy żeby słuchacze wiedzieli, pracowni, gdzie przyjść, tak? no? I co tu można znaleźć? Tak, nie y wiem czy jesteście otwarci w ogóle na takich no, ludzi, którzy przychodzą. No właśnie z jesteśmy dlatego, dlatego żeby, dlatego, żeby nie, nie sprawić takiego poczucia Zamkniętości, czy takiego, takiego izolacji, to miejsce nazywaliśmy pracownie Otwarta LuCreate, Bo oprócz tego, że my tutaj na co dzień sobie działamy, jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, na ludzi, którzy by chcieli, czy też z nami tutaj w coworkingu pracować. Ponieważ, ponieważ ta strefa jest, ta strefa coworkingowa to jest około 30 biurek, gdzie obok siebie, biurko w biurko, pracują architekci, projektanci, graficy, fotografowie, więc tu też, jest, też się odbywa rotacja taka wolniejsza troszeczkę, ale czasami te biurka się zwalniają i nowi ludzie przychodzą, więc można w taki sposób do nas dołączyć. Mamy przestrzeń galerii, gdzie odbywają się regularnie wystawy niedużej skali, ale, ale bardzo ciekawe, bardzo treściwe i merytoryczne wystawy, wernisaże. Robimy, robimy szkolenia z dziedzin około, około kreatywnych, więc zapraszamy. Pracownia otwarta Look Create mieści się w Centrum Lublina na krakowskim przedmieściu na rogu z ulicą Krótką i można nas odwiedzać, jeśli się ma ochotę. No na pewno ma się ochotę, czyli krótko mówiąc, budujecie taką społeczność, nie? Tak, to, to chyba, jeżeli chodzi o... Znowu wracamy do tak, tego. Tak, to, to będziemy się tak kręcić, bo te, te wartości są jednak uniwersalne, tylko kwestia skali. Look to, 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 to społeczność kreatywna w, w Lublinie I, i od tego się zaczęło te 10 lat temu, teraz to się już, już fajnie... Rozkręciło. Jesteśmy dosyć dobrze chyba rozpoznawali. Nie wiem, czy nie jedynym już w tym momencie takim ośrodkiem designu w Lublinie. To, to szkoda, bo, bo liczyliśmy, że po tych paru latach. Pojawi się tych NGO-sów, czy organizacji i innego rodzaju więcej związanych z designem, ale tak jak mówiłem wcześniej, czujemy taką potrzebę, żeby już wyjść z, z pracowni, I, i czujemy, że czujemy, że jest dobry czas do tego, więc, więc myślę, że, że zwrócimy z wydarzeniem. No to trzymam kciuki, bo. Też chętnie bym zajrzał. Koniecznie. Super, no dobrze, trochę z innej beczki teraz, już pomału zbliżając się ku końcowi. Zapytam cię o sztuczną inteligencję. No. Co ty o tym myślisz? Póki co to co, w architektura jest jakoś, nie wiem, bezpieczna? Od nie, tego, nic czy nie, nie? No nie, no nie jest. Wiadomo, że nie jest. Jakby tutaj. Jest to bardzo, bardzo, sprawny, bardzo szybko rozwijające się narzędzie i na, no na bank wpłynie na nas wszystkich. I jeżeli chodzi o narzędzie do projektowania, no to to będzie przeskok taki na, na pewno i architekci będą musieli się e, nauczyć z niego korzystać. Tutaj będę stał na stanowisku, że będzie to bardzo cenne roz, na, narzędzie, aczkolwiek y, prędko w 100% nie zastąpi nie zastąpi człowieka, a dlatego. Że projektowanie to nie tylko tworzenie przestrzeni i dopóki klienci będą mieli potrzebę z drugim człowiekiem wypracować coś, a z kolei sztuczna inteligencja nie będzie w 100% imitować człowieka, czyli obecności, no to, no to, to jeszcze będzie ten człowiek potrzebny. Bo projektowanie to nie tylko wymyślanie domków, czy przestrzeni, czy miejsc, to jest w dużej mierze też interakcja. Jest sobie inwestor, który, czy klient, który chce coś osiągnąć, czasem wie, czego chce, czasem nie wie, czego chce, i ten projekt powinien wyjść z interakcji z projektantem. I ja przynajmniej stoję na takim stanowisku, że. Projekt to nie jest coś, co ja narzucam klientowi, tylko mi nawet sprawia przyjemność, jak ja na początku nie wiem, co my zrobimy i wypracujemy sobie to w, w trakcie. I, i ten kąt, taki ta współpraca i to wypracowywanie jest bardzo przyjemne i to jest fajne. I dla mnie nie jest super wymyślenie wymyślanie tego przysłowiowego domku i postawienie komuś gotowego, proszę bardzo. Tylko ja lubię, jak to wynika gdzieś z czegoś, że to jest, że to jest, że nie wiemy na początku co, z grubsza wiemy co my chcemy zrobić, ale jak to ma wyglądać to musimy zobaczyć i no. zaczynamy grać. Klient mówi co chce, my mówimy co, co, co myślimy i zaczyna, zaczyna się dziać fajna chemia. I to są najlepsze projekty. Taka I, przygoda i, trochę. Tak i, 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 i przede wszystkim emocje, bo, i, bo w projektowaniu, jeżeli nagle się okazuje, że klika, że, że Klient coś nam powiedział, i my, i my potrafiliśmy na to odpowiedzieć projektowo w ciekawy sposób. I on się tym jara, i my się jaramy tym z powrotem, i to się rozwija. No to to jest super projektowanie, i, i, i wtedy, wtedy, wtedy te projekty są naprawdę ciekawą przygodą. I dopóki i to będzie ciężko podrobić, pewnie kiedyś się da, ale to będzie ciężko podrobić, dopóki nie pojawi się emocja między klientem a AI no to takich projektów nie będzie. Oczywiście będą robić super wizualizacje, będą robić obrazki, które wyglądają super, prawdopodobnie technicznie też, też usprawnią, więc, więc część, część pracy projektowej na pewno będzie, przez, będzie wspomagana mocno przez AI, ale moje doświadczenie takie zawodowe podpowiada mi, że najlepsze w tym wszystkim, co robimy. Jest wtedy, kiedy pojawiają się jakieś emocje, i, i, i to jest takie zabezpieczenie, taki bezpiecznik przed AI. Dopóki angażujemy się w projekty, dopóki jako, jako zespół też się angażujemy w to. Oczywiście nie, nie w każdy projekt da się tak, tak fajnie wkręcić. No, to byłoby idealnie, gdyby, gdyby wszystkie projekty niosły ze sobą e, tego rodzaju emocje, ale zaskakująco wiele się da. I nawet w te projekty komercyjne tam też można zna, znaleźć, znaleźć coś, co sprawić, że te emocje się pojawiają. Na przykład, jeżeli robimy projekt, który jest, no, nie jest domem marzeń, ale na przykład jest biurem, czy, czy po prostu maszyną do zarabiania pieniędzy i inwestorat interesuje, dosyć dla niego inwestycja, ale też jak zaczynamy z nim gadać jak mądrze wydamy jego pieniądze w tym projekcie, albo nagle zaczynamy biznesowo rozmawiać, to on się zaczyna tym jarać. Wartość dodaną. Tak wzią, no, i dla, niektórych, dla niektórych to będzie dom z widokiem w stylu nowoczesnej stodoły i to będą emocje, a dla niektórych będzie to, że w trzy miesiące postawiliśmy, nie wiem, knajpę od zera, albo biuro od zera, albo coś i, i klient zaoszczędził kupę kasy i też jest szczęśliwy, też ma emocje. I są to jakby gdzie indziej są te triggery, ale to też, to też są emocje, tak? Może nie, tego, tego typu klienci mniej się będą interesować co do stylu, co do wyglądu ale, ale mimo wszystko jako inwestycja jeżeli oni będą mieli jakby dobry lokal dobry budynek w dobrej kasie to też te emocje tam się pojawiają i tu jesteśmy, jesteśmy też doceniani z jednej strony w tych projektach indywidualnych tam gdzie, tam gdzie rzeczywiście no, często wymyślamy dom, dom marzeń czy dom, który ma tam gdzieś po prostu już być tym domem docelowym to jest zupełnie no, in, 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 inna chemia, jest tak? I, i inaczej do tego podchodzimy. E, ale jest. E, I dopóki ta chemia się będzie w projektach pojawiała, e, i dopóki ta chemia też będzie się pojawiała tutaj wewnętrznie w zespołach projektowych, no, no to to będzie fajny zawód. A, e, I to chyba o to chodzi. Chodzi, jakby w projektowaniu. Mam takie przekonanie, że mniej chodzi o, o stworzenie jakiejś tam bryłki czy przestrzeni, ale o taką jakąś przygodę z tym związaną. Więc, więc tutaj wokół tego AI się pokręciliśmy troszeczkę, ale tu odpowiedzią są moim zdaniem emocje. Dopóki są emocje w projektowaniu, to AI jeszcze tutaj nie wskoczy na, na 100%. No ja myślę, że to można spokojnie rozszerzyć też na inne dziedziny, bo ta, słyszymy, ta, ta. słyszymy, ile to milionów miejsc pracy zastąpi. Ale właśnie my jednak chyba chcemy mieć te, tą interakcję z człowiekiem. Nie chcemy gadać z automatem, ta. tylko z człowiekiem. Mam wrażenie, że mam wrażenie, że mamy wbudowany jakiś taki bezpiecznik, że, że te, te kontakty międzyludzkie są, są, są ważne. I znowu kręcimy się wokół stada i znowu tak, się ja wokół, wokół plemienia. To jest rzeczywiście dobra recepta, mi się wydaje, żeby, żeby gdzieś sobie tą swoją wioskę, czy to swoje plemię gdzieś budować, może to pozwolić na takie spokojniejsze e, e, życie. No dobra, to skoro o plemieniu, no to przecież nie samym designem człowiek żyje. Co ty poza designem? Co cię kręci? Ja, ja mam zbudowaną taką, taką równoważnie między, między właśnie spraw, jakby sprawo, sprawami zawodowymi, takim takim. Ja chyba jestem trochę społecznikowcem, muszę przyznać, więc ta fundacja jest takim tak, taką, taką tą społecznikowską odnogą. No i też jestem tym indywidualistą, jestem tą osobą i, i, i też realizuje jakieś swoje, swoje ego i jakby swoje takie indywidualne gdzieś tam potrzeby, więc staram się czy podróżować czy też sam sobie sprawiać przyjemność gdzieś, gdzieś w tej trzeciej odnodze i to jest taka wydaje mi się dobry trójnóg. Praca zawodowa, to, to zaangażowanie w sprawy jakby tutaj społeczności i zaspokojenie tej tego indywidualizmu. Gdzie można oglądać to, co ty zrobiłeś? Na przykład pochwal się jakimiś realizacjami, które szczególnie cenisz sobie. Tak, na przykład, na przykład w Lublinie jest kilka, kilka knajpeczek, lokali, lokali takich miejsc spotkań, które. które dobrze odwiedzić, na deptaku studnia stu ostro. Ostatnio zrobiliśmy nową odsłonę Bomberlino. To są, to są takie knajpeczki czy, czy lokale, które, które można sobie, do których można sobie zajrzeć. Mamy mamy kilka takich wnętrz e, dla firm zrealizowanych, gdzie może tak nie, nie tak łatwo wejść z ulicy, ale może ktoś kiedyś się otrze, na przykład e, takie duże biuro dla Firmy Brightnet Informatycznej, zrobiliśmy jakiś czas temu, ale też bardzo ciekawa, bardzo ciekawe studio postprodukcji filmowej i telewizyjnej w Warszawie. Nazywa się Black Photon, to jest super wnętrze. Tam mają montażownie do kolorowania filmów kino, kino. Zrobiliśmy im w środku, w ogóle bardzo, bardzo fajna przestrzeń. No i trochę gdzieś rozrzuconych domków, ciężko je gdzieś wskazać palcem, ale no tak, jeżdżąc, prywatność jest. Ważna tak, że gdzieś, 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 gdzieś wokół Lublina można się, można się natknąć na zaprojektowane przez nas domy. Ale damy na pewno linki do tego, co jest w internecie, więc no będzie na sobie pe... można. Najpro, tak, zapraszam na, na Instagrama, tam się najwięcej dzieje. Kunkiewicz Architekci i Facebook tak samo się nazywa. Więc jeżeli kogoś ciekawi, ciekawi ta część twórczości, to tam. I Lookreate ma też swojego Instagrama i Face'a, więc, więc jeżeli. Te tematy społecz społecznikowskie i lubelska branża kreatywna Was interesuje, to tam można też nas obserwować. Dobra, koniecznie to wszystko nam prześli, co tam chcesz, żebyśmy dali w opisie, to to wrzucimy. No a co czeka na realizację oprócz tego wzoru, o którym wspominałeś, i no imprezy na dziesięciolecie? No, teraz chyba tak, takim projektem, na który czekamy, jest projekt krótkiej. Zrobiliśmy taką, taką rzecz w fundacji, a mianowicie. Mamy tutaj za oknem ulicę Krótko I ona obecnie jest takim parkingiem nie do końca, zgodnie z przepisami zaparkowanych samochodów, a chcielibyśmy, żeby to był taki mikrodeptaczek, gdzie, gdzie można by po prostu sobie odpocząć odpocząć. I ten pomysł nam się gdzieś kręcił po głowach lukreitowych. Już od paru lat i zaczęliśmy sobie to wymyślać. Jako, że wszyscy jesteśmy projektantami i w zasadzie to projektowanie nam przychodzi lekko, to zaczęliśmy robić jakieś pierwsze koncepcje, wizualizacje zrobiliśmy wystawę dla mieszkańców tego pomysłu, zamknęliśmy ruch na tej ulicy i w tym roku zaprezentowaliśmy to przedstawicielom Urzędu Miasta z różnych wydziałów oraz prezydentowi. Miasta Krzysztofowi Żukowi i zrobiliśmy prezentację, animację, wirtualną, wirtualną prezentację tego pomysłu. Zaprosiliśmy też architekta takiego z Łodzi, który opowiadał o tym, jak takie, takie projekty się tam realizuje. No i wydaje się, że ten pomysł chwycił. Wiadomo, na razie jest to wszystko w kategorii jakichś rozmów, ale. No, na pewno ale... się głosy przeciwne znajdą jakieś. No właśnie niewiele, tak? Ale, A, to Tak, Ale niewiele, no bo prze, przez to, że myśmy ten temat wałkowali trochę, i przez to, że to jest naprawdę niewielka uliczka, mhm. i, to, i, i to ciężko tutaj, tutaj znaleźć e, jakieś takie silne argumenty przeciw, więc możecie sobie wpisać e, krótka strefa kreatywna, takie hasło na YouTubie czy, 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 na, czy na fejsie i tam wyskoczy mam filmik taki króciutki o tym, o tym pomyśle i to by było coś niesamowitego, że ta nasza lokalna społeczność projektantów okazałoby się, że mamy wpływ na realną na poprawę jakby przestrzeni miejskiej i to byłoby naprawdę super wisienka na torcie tych naszych Działań, i gdyby się okazało, że tak branża kreatywna może wpływać na przestrzeń swojego miasta, to byłoby super. Byłbym z tego zadowolony, gdy, gdy, gdyby tak się okazało. Dobra, no to słuchaj, na koniec jeszcze pięć szybkich pytań do ciebie. Własna definicja kreatywności inna niż słowniku. Budowanie interdyscyplinarnych zespołów. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności dla ciebie albo u ciebie. Ja, zespoły. <laughs> Jaki jest jeden morderca kreatywności dla Ciebie? Projektowanie w pojedynkę. <laughs> Okej, okay. a jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? Na pewno cenny jest taka umiejętność poddawania swojej twórczości krytyce. I w takim życiu codziennym bardzo trudne, ale bardzo cenne jest taka sytuacja, że coś, coś wymyślimy i poprosimy kogoś. Co o tym myślisz? Jaka jest Twoja opinia na temat tego, co zrobiłem? I to jest trudne, ale bardzo cenne. I gdybym miał komuś taką radę codzienną, takiej codziennej udzielić, żeby się przełamać i poprosić o, o, o tą krytykę tego, co się zrobiło, bo okazuje się, że to jest bardzo rozwojowe. Mm -hmm. No właśnie to trochę się łączy z ostatnim pytaniem, czyli jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać kreatywność. No właśnie tak, jeżeli już tworzycie, to przełamcie się i, i, i spróbujcie zostać skrytykowanym. I krytyka to jest jednak to, to, nie, to nie jest przyjemne na początku, to, 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 to może być nigdy nieprzyjemne, ale jest bardzo rozwojowe. Jeżeli uczymy się na podstawie opinii innych, ba, bardzo trudno jest robić coś ciekawego i coś takiego naprawdę wyjątkowego, tylko w oparciu o ten jeden procesor, który mamy w głowie. Jakby to nie był super procesor? To jednak wchodząc w interakcje z innymi osobami, nie tylko jakby z branży kreatywnej, aczkolwiek, aczkolwiek, tutaj mówimy o tym środowisku kreatywnym, ale jeżeli będziemy zasięgać opinii różnych przedstawicieli tej branży kreatywnej, nie tylko samych architektów, nie tylko samych grafików, ta różnorodność tej grupy to też jest, to też jest, to też jest, jest cenne, więc uczymy się poprzez jakieś takie interakcje i przecięcia się idei i, 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 też, i też często to krytykę czy wyrażanie opinii na temat twórczości. To jest najlepsza najlepsza forma nauki. Jeżeli siedzimy sami sami ze sobą i z projektem, z konceptem, to będzie szło bardzo, bardzo opornie i wyjście takie z, z tymi ideami i po pozdarzanie się z innymi, to jest, to jest bardzo cenna rzecz. Ja myślę, że tu też warto jest sobie uświadamiać, że jeżeli dostajemy taką krytykę, o którą żeśmy na przykład poprosili, to to nie jest krytyka personalna, tylko dotycząca jakiejś konkretnej rzeczy, i wtedy, jeżeli umiemy oddzielić. No właśnie ta nauka tego oddzielenia to nie, nie każdy to ma. Mi się wydaje, że, że to tworzenie jednak zwiąże się często z jakąś wrażliwością, i ta wrażliwość jednak sprawia, że ciężko nam to oddzielić często. Ale to jest wszystko do wyuczenia. I jak, jak, się, jak się nauczymy, bo to też jest. Okej, okay, no, przyjmujemy krytykę, ale czy my też umiemy dawać krytykę? Czy potrafimy ocenić czyjąś pracę, czy my po prostu polecimy naszą opinię brutalnie, czy my te słowa ubierzemy jakoś słowa, to się nagle zaczyna taka niezła psychologia, i nagle zaczynamy rozmawiać, tak? No bo nie chce ci, nie chce ci przykrości zrobić, no, ale ogólnie. Ogólnie rzadko się zdarza, że, tak, że ktoś coś pokazuje i ktoś mówi okej, okay, jest super, zawsze to, jest tak, tak. ale to takie okej, okay jest super też nic nie znaczy. To nie o to chodzi, to nie o to chodzi, więc, więc nagle wchodzimy w, w taką, taką naukę komunikacji i jak tu rozmawiać, że okej, okay, nie do końca mi się może, jest taki żart o, żart o architektach, że jeden architekt drugiemu przedstawia swoje dziecko, no i jego komentarz, ja bym to zrobił inaczej, więc coś w tym jest, no i, i rzeczywiście tutaj no mi się to podoba, bo to jest wieczna nauka, taka, taka też trochę sztuka dyplomacji i trochę psychologia, żeby, żeby wypracować jakiś tam wspólny efekt. Gdzieś słyszałem, że krytyka czasem nawet nie musi zawierać oceny, Czytam opinii, ale na pewno powinna dobrze opisać to, co się widzi. Nie? Czyli, jak się krytykuje, to najpierw należy opisać, co my widzimy, tak naprawdę. A dopiero potem można, jak już to mamy rozkminione, to i często już na etapie tego opisu. Dużo się dzieje dobrego, nie? No tutaj, co osoba, to, to, to podejście, no, można się naciąć. I mi też to się zdarzało, że nie dopasowałem wrażliwości do, 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 do odbiorcy, i to, to też lekcja dla mnie, że coś, co wydaje mi się delikatną krytyką czy sugestią, może być odebrane jako. A tak, co, co, nawet nawet. Albo, albo jakaś no. taka ostrzejsza niż w założeniu, więc. To jest też dobre, no bo to też nas uczy. Ja uważam, że, że, że musimy się skupiać, i też też czytać reakcje i, i uczyć, się, uczyć się rozmawiać o twórczości. Ja pamiętam, jak na ten rysunek jeździłem przed, przed studiami, no to to wyglądało w ten sposób, że na koniec tych zajęć było rozkładanych 40, 40 osób, rozkładało 40 rysunków, i, i ten prowadzący po tym chodził i ustawiał punkty, i, bardzo, i, i on. Nam tłumaczył, że słuchajcie, tak właśnie, tak właśnie będzie wyglądał na, na egzaminie. Tak będziecie oceniani, że od początku nas uczuł, te punkty przyjmować, tak? I czasami sprawiedliwie, czasami niesprawiedliwie. I, te, i też, też nas na to, na to, na to, na to, na to uczulał, że, że czasami na, na Twój projekt ktoś spojrzy, że nie, 5 sekund i od razu oceni. No i przez to, przez, przez to że tydzień w tydzień te, te oceny jakieś tam zbieraliśmy. Potem, było, to, potem było, było łatwiej. Więc to bycie ocenianym i ocenianie też jest elementem kreatywności mhm. i, i, i tworzenia. Słuchaj, mamy na Facebooku grupę społecznościową przy podcaście. Wiem, że tam już się do niej zapisałeś. Także swoje rzeczy ciekawe, koniecznie tam wrzucaj, jak będzie informacja o. o, o... Nie wiem, imprezie, na którą nas zechcesz zaprosić, albo o działaniach, to wszystko tam koniecznie wrzucaj śmiało. I co, ja ci Mateuszu bardzo dziękuję za tę ja rozmowę. Również. Było bardzo miło, była to wielka przyjemność. Dziękuję również. Słuchaczom dziękujemy za uwagę. Jak się podobało, to subskrybujcie i wszystkiego dobrego do następnego odcinka. Do widzenia, do słyszenia.